Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita. Witam Państwa. Doktor Jan Prasałek, adwokat z kancelarii LK Legal, jest dzisiaj naszym gościem w swoim domu. Dzień dobry, panie mecenasie. Panie redaktorze, dzień dobry. Witamy serdecznie. Panie mecenasie, no, pracujemy w szczególnych warunkach. Pan w swoim domu, my też zdalnie. Niech pan powie, jak koronawirus wpływa na pracę sądów. Czy da się tam coś załatwić? Próbował pan? Próbowałem, u nas kancelaria działa cały czas. Wiadomo, że działa w warunkach no, mocno polowych, bo większość osób pracuje tak jak ja zdalnie z domu. Natomiast da się w sądach bardzo wiele rzeczy ustalić. Działają biura obsługi interesantów, gdzie się zresztą jest dużo łatwiej dodzwonić niż standardowo, bo zazwyczaj jest długa kolejka oczekujących, a teraz naprawdę można bardzo szybko pewne rzeczy ustalić. Co pan powie, naprawdę? Tak, więc to też jest taka zmiana, że bardzo dużo rzeczy można ustalić mailowo, co wcześniej było niemożliwe, natomiast teraz też dostajemy od coraz większej liczby sądów wiadomości, że za jakieś określone zobowiązania z informacją, że jak najbardziej możemy udzielić odpowiedzi w formie elektronicznej, wysyłając określone pisma drogą mailową i takie pisma są przyjmowane, więc no tutaj akurat to z perspektywy osób współpracujących z sądami, szczególnie na większą skalę, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Panie Wiadomo, mecenasie, że czy to jest, tak? przepraszam bardzo, że się wtrącę, czy to jest naciągane, czy to ma wszystko, ma podstawę prawną i po tym, jak się ta epidemia skończy, daj Boże, jak najszybciej, to będzie mogło zostać? Wiadomo, że pewnych rzeczy mailowo nie zrobimy, że czynności, pewne czynności procesowe, które wymagają swojej określonej formy, no to nadal będą jej wymagały. Tutaj nie ma przepisów szczególnych w żadnej z ustaw tych, które były teraz wprowadzone, które by pewne, niektóre czynności, nie wiem, pozwu nie wniesiemy nadal w drodze mailowej. Ale jeżeli jest to jakaś kwestia formalna, gdzie nie wiem, gdzie musimy dosłać pewną daną, czy uzupełnić pewien brak nawet w formie papierowej później, ale dostajemy zobowiązanie w formie mailowej, czy w takich drobnych sprawach jak najbardziej to będzie skuteczne, więc to jak gdyby sądy już same doskonale wiedzą, co mogą, a czego nie mogą w tej formie elektronicznej zrobić. Natomiast sądy działają, tak jak rozmawiam ze znajomymi moimi sędziami, chociażby ze studiów moimi znajomymi, no to mówią, że trochę mają czasu więcej na to, żeby napisać zaległe uzasadnienia, żeby wziąć jakieś duże akta do domu, których nie było do tej pory czasu tak wnikliwie przejrzeć, więc też jest dużo mniejszy wpływ spraw do sądu, co widać po naszej kancelarii, po wielu kancelariach, że mniej spraw jest wysyłanych do sądu, więc ten wpływ jest automatycznie mniejszy, pewne zaległości można wyprostować teraz. No i generalnie działamy, wiadomo, że rozpraw w sądach nie ma, bo to wynika jak gdyby już z tej ustawy z 31 marca, z wyjątkiem tam spraw pilnych, to pewnie chwilę o tym za chwilę porozmawiamy jeszcze. Natomiast no, działamy trochę na innych zasadach, sądy tak samo, ale wszystko idzie jakimś swoim torem do przodu. Panie mecenasie, wywołał pan temat spraw pilnych. Ich katalog jest znany. Oczywiście w karnych sprawach to posiedzenia aresztowe muszą być. Wszystkie te niecierpiące zwłoki dotyczące, nie wiem, przemocy w rodzinie, kiedy trzeba ustalić kontakty z dzieckiem, ekstradycje, kilka takie tego. Kwestie rodzinne. O to właśnie chodzi. Czy ten katalog jest pana zdaniem wyczerpujący? To znaczy, czy powinno się jeszcze w nim coś znaleźć? Czy widzi pan taką potrzebę? Tak, może jeszcze tytułem uzupełnienia, teraz w tej nowelizacji ustawy, która trafiła do Senatu, ten katalog też będzie trochę rozszerzony, bo będą między innymi tam dodane sprawy, więc najogólniej związane z ładem i zagospodarowaniem przestrzennym, żeby pewne inwestycje też mogły być odblokowane i mogły, no przynajmniej pod tym kwestią, te kwestie formalne związane z licznymi inwestycjami mogły iść do przodu, co uważam, że jest bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem, bo pewne kwestie będziemy mogli jak gdyby prawne załatwić, a ruszyć z rzeczywistymi pracami, no jak będzie to możliwe oczywiście i będzie bezpieczne. Czy ten katalog jest za szeroki? Moim zdaniem nie, bo jak gdyby nadal my jako strona możemy cały czas podejmować określone działania procesowe. I jak gdyby tutaj, jeżeli ja coś zrobię, nie wiem, wniosę, pomimo tego, że mi nie biegnie termin na apelację, ja wniosę tą apelację, to jak gdyby ona będzie przyjęta, będzie rozpoznana dalej.
Więc jak gdyby ten krok, to wydaje mi się, że to są najistotniejsze sprawy, takie, gdzie, no tak jak pan redaktor wspominał, chociażby tymczasowe aresztowanie dla osoby, która siedzi w więzieniu, w areszcie, i jak gdyby, no, zależy jej na pewno na tym, żeby jej, powiedzmy, zażalenie na tymczasowe aresztowanie zostało rozpoznane. No to, żeby ten termin bieg jest bardzo istotny, żeby chociażby bieg termin, ten, który, w jakim terminie sąd musi rozpoznać jego zażalenie na tymczasowe aresztowanie. Natomiast tam, gdzie jest to możliwe, to myślę, że nie ma sensu robić tych rozpraw, bo to jest dodatkowe ryzyko zachorowań dla ludzi i dla sędziów. No, bez najmniejszej wątpliwości o aresztowanych musimy pamiętać również w takim kontekście, że przecież ich śledztwa w ich sprawach przeciwko nim no, nie będą się teraz toczyć szybciej, a raczej jest prawdopodobieństwo, że wolniej, oni są pozbawieni wolności, więc tutaj trzeba wykorzystać każdą możliwość, żeby no, rozpoznać również zażalenie i żeby ewentualnie, jeśli jest taka potrzeba, osoba tymczasowo aresztowana niepotrzebnie nie przebywała w zamknięciu. Panie mecenasie, wracam do pytania pierwotnego. Czy te kwestie, które już dzisiaj da się w sądach załatwić drogą elektroniczną i mailową, czy to zaprocentuje na przyszłość? Czy jak skończy się epidemia, to będzie można nadal z tych rozwiązań korzystać? Czy sędziowie tutaj no, jednak trochę podchodzą do tej sprawy na takiej zasadzie, że no, zróbmy to mailowo, ale jak już to się skończy, to znowu będziemy robić po staremu? Ja może tutaj nie będę dużym optymistą, ale trochę u nas sądownictwo nadal jest oparte, no zresztą takie są przepisy, na papierze. I myślę, że te ułatwienia, one oczywiście będą, one są zresztą wprowadzane, są portale informacyjne, gdzie można się dowiedzieć o wynikach rozprawy już od dawna przecież. Natomiast to wszystko idzie u nas bardzo powoli. Ja mam wielką nadzieję, że jak gdyby ten koronawirus da nam do myślenia też pod kątem tego, jak na przyszłość można usprawnić pracę, bo wiadomo, że przed epidemią, no, sądownictwo nie działało bardzo sprawnie, tak oględnie mówiąc, i bardzo szybko. A jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, które można by robić elektronicznie i które teraz, jak widać, można w praktyce, bo to działa teraz w tym ekstraordynaryjnym okresie. Natomiast czy na przyszłość to się utrzyma, to zależy od sędziów. Jeżeli ja mogę apelować, to apeluję, żebyśmy również w przyszłości jak najbardziej korzystali z tych rozwiązań. No i na tyle, na ile możemy, to zmieniali przepisy, żeby to wszystko mogło elektronicznie, żebyśmy się mogli elektronicznie komunikować. Jest dużo zmian. No teraz chociażby w postępowaniach egzekucyjnych będzie niedługo cyfryzacja akt i jak gdyby dużo większa możliwość wymiany tych danych między chociażby wierzycielem a komornikiem w formie elektronicznej. Natomiast to są gdzieś wycinkowe kwestie, które gdzie jest ta cyfryzacja. Natomiast no, na szerszą skalę są oczywiście przepisy, tylko że przepisy, no, od kilku lat są, albo są prace nad nimi toczone, ale efektu nie ma. No i nadal kiedyś słyszałem, że w 2017 będę mógł wnieść pozew przez mail do sądu. W 2020 nadal nie mogę. Halo, mamy 2020, no tak. I ciągle jesteśmy w kłopocie. Jeśli teraz to się nie zmieni, to właściwie już trudno powiedzieć, kiedy by mogło się zmienić, prawda? Panie mecenasie, chciałem jeszcze zapytać o kwestię zawieszenia terminów sądowych. Czy to dotyczy wszystkich spraw? I jakie to skutki przyniesie? Co oznacza w praktyce? To dotyczy większości spraw, to rozmawialiśmy o tym katalogu wyłączeń, gdzie to nie dotyczy tych kwestii, powiedzmy, nazwijmy to karnych, rodzinnych i zagospodarowania przestrzennego, tak nie wdając się w szczegóły, bo pewnie nie mamy na to czasu. Natomiast co to oznacza? To oznacza, że jeżeli strona miała, czy w to w postępowaniu cywilnym, czy administracyjnym, czy sądowo-administracyjnym, czy karnym, generalnie co do zasady we wszystkich postępowaniach, termin wypadał jej w okresie epidemii, czy stanu epidemii, czy stanu zagrożenia epidemiologicznego, to taki termin w tym okresie tego stanu nie biegnie. Więc jeżeli on miałby się zacząć w tym okresie, to zacznie się dopiero, kiedy zostanie ten stan odwołany, zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii. Natomiast jeżeli on biegł w tym czasie, to na ten okres epidemii, to nazwijmy, on zostaje wstrzymany i później dopiero będzie biegł po jego zakończeniu. I to też zależy, w którym postępowaniu. W niektórych będzie bieg od nowa, w niektórych będzie kontynuowany. Mamy poś... Tak, bardzo proszę.
Natomiast no też ten katalog, on zresztą też zwracam uwagę, że on będzie poszerzany, bo teraz w tej ustawie, która trafiła do Senatu, nowelizującej tą ustawę z 31 marca, tam jest chociażby rozszerzenie też bardzo rozsądne i bardzo ułatwiające obywatelom, ludziom życie, dotyczące postępowań upadłościowych, gdzie też ten termin wynikający z prawa upadłościowego na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości został wstrzymany na tych zasadach, o których mówiłem przed chwilą, jeżeli jest to spowodowane COVID-19, bo rzeczywiście jest tak, że pewnie niestety duża część firm z uwagi na sytuację gospodarczą, którą mamy, będzie zgłaszała takie wnioski o ogłoszenie upadłości. Więc tutaj bardzo, bardzo rozsądnie, że też ten katalog został poszerzony również o te sprawy w postępowaniu. Czy z takiej upadłości, panie mecenasie, można się wydobyć? Czy to wstrzymanie biegu terminów i przesunięcie ich na czas po epidemii w czymkolwiek pomoże od takiej praktycznej strony, jakby pan to widział? Wiadomo, że niektórzy przedsiębiorcy nie mogą złożyć tego wniosku. Czy przedsiębiorcy, czy konsumenci, bo to dotyczy zarówno jednych, jak i drugich. Natomiast z niedochowaniem tego terminu wiąże się szereg różnych konsekwencji. Na przykład, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, no to wiadomo, że w tym terminie zarząd musi, powiedzmy spółki ZOO, musi złożyć taki wniosek, bo jeżeli nie, no to może się narazić na negatywne konsekwencje i osobistą odpowiedzialność za takie długi. A wiadomo, że jeżeli ktoś jest, nie wiem, czy na kwarantannie, czy jest chory, czy w jakiś sposób jego sytuacja zdrowotna nie pozwala na to, no to później byłaby konieczność zastanawiania się nad przywracaniem tych terminów, zasadności i tak dalej. Tutaj ustawą jest to po prostu wstrzymane, więc to jak dużo, dużo uprości w przyszłości postępowanie w tych sprawach. Natomiast też z tą ustawą jest taki, powiedzmy, dylemat gdzieś zgłaszany, że bieg tych terminów, w ustawie jest wskazane, że te terminy nie biegną bądź są zawieszane w okresie zagrożenia epidemiologicznego, się stanu zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii. I teraz ustawa weszła 31 marca. Stan Tak jest. zagrożenia mamy od 14 marca i pojawiły się tutaj wątpliwości, czy w takim razie te terminy nie biegną już od 14 marca, czy nie biegną od 31 marca. No to I kluczowe jak pan to znaczenie ma, widzi, bo to panie 2 tygodnie. mecenasie? Ja się zgadzam z tą interpretacją, która wydaje się być teraz dominująca, że te terminy nie biegną dopiero od 31 marca, bo zgadzam się z tym, co też Ministerstwo Sprawiedliwości wydało w komunikacie, że jak gdyby cofnięcie tego bez wyraźnej podstawy ustawowej jeszcze o te 2 tygodnie, od tego 14 marca, no z jednej strony dla niektórych to, że termin nie biegnie, jest dobre, ale dla drugiej strony no nie do końca jest dobre, bo pewne rzeczy nie mogą się jej uprawomocnić. I tutaj zasada, że prawo nie działa wstecz, no jest na tyle istotna i ma na tyle kluczowe znaczenie w systemie prawnym, że jeżeli ustawa nie mówi wyraźnie, że cofamy jak gdyby to wszystko do 14 marca, no to ja się zgadzam z tym, że to powinno być od 31. Chociaż odmienna interpretacja też powstała, też została bardzo solidnie uzasadniona. No i to jest coś, co widzę potencjalnie problemem w późniejszym czasie, bo wiadomo, że jeżeli jedna strona będzie przyjmowała interpretację A, to druga strona może mieć korzystnie przyjąć interpretację B, no i gdzieś to sądy będą musiały rozstrzygać. Panie mecenasie, na koniec nie mamy zbyt wiele czasu, ale zapytam, bo jeszcze jest kwestia przesyłek sądowych, doręczeń i terminów, które wynikają z przepisów prawa, gdy chodzi o skuteczność doręczenia. Jak to się zmienia w związku z kolejnymi tarczami antywirusowymi? No tutaj tak naprawdę z samym kwestią doręczeń było to rozważane, ale nie zostało to na razie przynajmniej jeszcze w ogóle wstrzymania doręczeń. Nie ma takich planów, chociaż gdzieś chodziły słuchy, że powinno się to rozważyć. Natomiast no jest w tym projekcie nowelizacji ustawy, który teraz trafił do Senatu, pomysł wprowadzenia tych przesyłek hybrydowych, a więc sytuacji, w której jeżeli ja jestem adresatem pisma i wyrażę na to zgodę, tutaj to jest bardzo ważne, że w tym projekcie znalazł się ten wymóg wyrażenia zgody przez adresata. Jeżeli adresat wyrazi zgodę, jeżeli ma określone warunki techniczne do tego, żeby tę korespondencję odbierać,
no to będzie taka możliwość docelowo, żeby Poczta Polska otwierała przesyłkę, skanowała ją, za moją zgodą oczywiście, no bo Tak, bez tej tak. zgody byłoby to bardzo kontrowersyjne, ale za moją zgodą może to otworzyć i doręczyć mi w formie elektronicznej, a więc unikamy tego, co, z czym ja się chociażby borykam w mojej kancelarii, czyli z olbrzymimi kolejkami na poczcie, gdzie ludzie chcą odbierać tę korespondencję. Ja bardzo chętnie dostawałbym tę korespondencję w formie elektronicznej, oczywiście z wyłączeniem spraw, gdzie nie wiem, są to sprawy, gdzie jest tam jakieś dane objęte tajemnicą adwokacką, bo No wiadomo, tak. że tego typu rzeczy nie mogę, ale wiele spraw by to uprościło. No, jeśli mamy sobie w ten sposób wybrać także prezydenta, to dlaczego nie ułatwić życia prawnikom, tak? Doktor Jan Prasałek z kancelarii RK Legal był dzisiaj naszym gościem. Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita. Dziękuję za rozmowę. Serdecznie, do widzenia.